Małgorzata Rozenek pokazała na swoim Instagramie, jak spędza tegoroczne święta. W fotorelacji widzimy szczęśliwych rodziców i dzieci, którzy emanują wspólnym szczęściem. Zadziwia, że niektórzy fani reagują na to krytycznymi komentarzami. Małgorzata Rozenek, jak na jedną z czołowych gwiazd polskiego show biznesu przystało, nie odrywa się od mediów społecznościowych. W codziennej pracy jest to dla niej niezbędne narzędzie marketingowe, podkręcające jej artystyczną autokreację. Świąteczna relacja gwiazdy. Małgorzata Rozenek chwali się rodzinnymi świętami. Nie inaczej jest w czasie świąt. Rozenek Majdan postanowiła opublikować na swoim Instagramie zdjęcia z domu rodzinnego. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak Majdanowie spędzają tegoroczne święta. Na zdjęciach widzimy zadowolonych i szczęśliwych rodziców z pociechami. Małgorzata Rozenek Majdan i Radosław Majdan pokazali się z synami kobiety z pierwszego małżeństwa, 12-letnim Stasiem i 8-letnim Tadeuszem. Była prowadząca program Perfekcyjna Pani Domu dodała do zdjęć pisemną relację ze świąt. Takie święta kocham. Rodzina, choć bardzo brakowało teściów i rodzeństwa, kolędy, choć nikt z nas nie potrafi śpiewać, ważne rozmowy, przemowa taty przy opłatku, strach o bombkę łabędzia, który jest w domu od pokoleń, co roku martwimy się, żeby się nie zbił, śmiech, radość i zimne ognie. A najlepsze jest to, że co roku jest dokładnie tak samo, napisała na Instagramie. Jej końcowa deklaracja wydaje się najbardziej zaskakująca w świątecznej otoczce. I właśnie o to chodzi, bo jak życzył nam tata przy opłatku, żebyśmy za rok spotkali się w tym samym gronie lub większym, zakończyła wpis Rozenek Majdan. Pod profilem gwiazdy nie mogło obyć się bez dyskusji. Większość docenia kunszt małżeństwa Majdanów i życzy im rodzinnych świąt, czyli takich, jakie można zobaczyć w zdjęciowym kadrze. Niektórzy poczuli się poruszeni zdjęciem, na którym Rozenek Majdan całuje młodszego z synów. Jak to możliwe, żeby matka pocałowała się z synem w usta? Tak już można. To jest strasznie dziwne, napisał jeden z internautów. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.